Oczywiście, że pamiętam, jak poznałem Zbyszka. Pamiętam, że trenowałem wtedy, miałem 17 lat i trenowałem u Grzegorza Jakubowskiego mieszane sztuki walk. I pamiętam, że przyszedł taki, jak trenowałem, to przyszedł taki napięty gość, młody, wysoki, dobrze zbudowany. Z nikim się nie witał, taki naburmuszony i mówię, tak sobie pomyślałem, mówię, co to za typ jest, mówię, taki nieprzyjemny, niemiły, taki dziwnie wyglądający. No jak potem się okazał się zajebistym typem i jak się potem okazało, zostaliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Moja przyjaźń ze Zbyszkiem wyglądała różnie, to były różne dziwne historie i było raz super. Głównie było super, ale też mieliśmy dużo różnych zdań, różniliśmy się w wielu sprawach, więc czasami było fajnie, a czasami było źle, ale ta przyjaźń trwa do dzisiaj i muszę przyznać, że no to jest chyba moja największa przyjaźń w ogóle z kumplem. Mam ulubioną, to jest moja ulubiona historia ze Zbychem, którą mam. To była kiedyś po wygranym meczu rugbowym. Poszedłem ze Zbyszkiem. Zbyszek mnie po biesiadzie takiej rugbowej, po imprezie rugbowej zaprosił mnie gdzieś tam do siebie do domu, ale stwierdził, że musimy jeszcze dokupić troszeczkę jakiegoś tam alkoholu i poszliśmy do nocnego sklepu w Gdyni. Była godzina bodajże 12 czy 1 w nocy i wychodząc z tego nocnego sklepu mieliśmy siatki z napojami. I w tym czasie stał samochód na Gdańskich Tablicach i czterech gości, patrząc się nam w oczy, zaczęło krzyczeć Lechia Gdańsk. Ja byłem, nie ukrywam, że byliśmy troszeczkę podpici i mi to było wszystko jedno tak naprawdę, ale jak zobaczyłem, że Zbyszek już odstawił siatki i tak naprawdę zanim ja odstawiłem siatkę, to Zbyszek już był przy tych chłopakach. Więc też odstawiłem siatki i też podszedłem do tych chłopaków. No, bójka nie... Znaczy, awantura nie trwała długo, natomiast z tego, co pamiętam, to dwóch chłopaków z tych, co krzyczeli Lechia Gdańsk, uciekli. Schowali się w okolicznych krzakach, a dwóm nie udało się uciec. I pamiętam, że no, tych dwóch już zostało przy tym samochodzie, już tak na stałe po tej awanturze. Ale pamiętam, że zabraliśmy, a tych dwóch uciekło i obserwowali z daleka całą sytuację. I pamiętam, że zabieraliśmy te siatki. Tych dwóch chłopaków tam leżało przy tym samochodzie, tych dwóch ich kumpli w krzakach, z krzaków oglądali całą sytuację. Ale pamiętam, że wzięliśmy te siatki do ręki. I na całą Świętojańską zaśpiewaliśmy piosenkę Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie. I to była przepiękna historia, którą zapamiętam do końca życia ze Zbyszkiem. Nasze drogi, jeżeli chodzi o nasze drogi, jakby, no to byliśmy cały czas przyjaciółmi, natomiast nasze drogi się rozeszły, znaczy może nie rozeszły, natomiast ja poszedłem w stronę bardziej sportową. Zbyszek został na tej drodze bardziej chuligańskiej, czy tam trenował sztuki walki dalej, jeździł na mecze, ciągał mnie na mecze, niestety ja mu odmawiałem, bo ja bardziej się rozwinąłem sportowo, jeździłem na kadrę Polski, więc już w tych akcjach chuligańskich nie mogłem brać udziału. Też Zbyszek miał dużo za złe właśnie dlatego, że nie mogłem z nim uczestniczyć w tych walkach. Natomiast no, ja poszedłem w sport, a on został przy tym chuligaństwie. No. Dlatego on może tak sportowo się przy rugby nie rozwinął. Ja sportowo, on bardziej chuligańsko. I tak to wyglądało mniej więcej. Zbyszka za co cenię? Za konsekwencje. Zbyszek jest taki, że jak on sobie coś postanowi, coś sobie wymyśli, to
będzie tak długo to robił, aż to zrobi. I za tą konsekwencję go ocenię jako człowieka, jako przyjaciela, jako kolegę. W ogóle uważam Zbyszka za ciekawego człowieka, więc książka ma jak najbardziej ma sens. Zdaje mi się, że Zbychu nie jest takim zwykłym człowiekiem, takim szarym, zwykłym człowiekiem. Jest bardzo ciekawym człowiekiem i myślę, że bardzo ciężko będzie powtórzyć w ogóle polski świat chuligański. Ciężko będzie powtórzyć takiego drugiego człowieka. Natomiast jeżeli chodzi o mój wkład do książki, to w momencie, gdy opisywałem tą historię do tej książki, to prowadzący jakby przerwał wywiad, bo nie był w stanie uwierzyć w prawdziwość tego, co mówię, w prawdziwość historii, którą mu opowiadam, że to jest tak niewiarygodna historia, że to się nie mieści w żadnych ramach. A ja stwierdziłem, mówię, że ja mu opowiadam prawdziwą historię i musi w to uwierzyć, czy chce, czy nie. Więc zaczęliśmy kontynuować jakby wywiad i napisaliśmy dalszą część książki.